te mistrzostwa świata były na pewno czymś i dla regionu, i dla, myślę, polskiego hokeja czymś naprawdę ważnym. Były to mistrzostwa na pewno drugie z rzędu, ale i doświadczeni byliśmy z tym, co się działo w zeszłym roku i myślę, że w tym roku zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Ludzie, którzy przyjechali na mecze z zagranicy, agenci hokejowi, stwierdzili, że to są mistrzostwa tak naprawdę na poziomie już nawet elity. I naprawdę niewiele nam brakuje do tego, żeby móc organizować mistrzostwa świata elity. Duże wyzwanie organizacyjne, jeśli chodzi o przygotowanie na pewno hali. Tak, na pewno hala jest specyficzną halą, na pewno inaczej zupełnie się ją przygotowuje do takiej imprezy jak hala w Krakowie. Natomiast myślę, że wszystkie służby i katowickie, i Mosiru Katowice, i z Polskiego Związku Hokeja na Lodzie stanęły na wysokości zadania i zrobiliśmy naprawdę bardzo fajną imprezę. Przed mistrzostwami pojawiały się opinie, że Spodek jest już przestarzałym obiektem, że nie można tutaj będzie przygotować odpowiedniego lodowiska. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, wszystko się udało. Tak, no wszystko się udało i mam nadzieję, że nie tylko, znaczy, że w oczach wielu kibiców, jeżeli były jakieś niedostatki, to na pewno jednak te pozytywy zwyciężyły i na pewno tutaj impreza na pewno można uznać za udaną.